Co to powstaje? Widzisz, tutaj ten młody człowiek ci wytłumaczy wszystko. Stanął za mną i już wszystko wiedział. Powiedz, co ta pani wymalowała? No nie każdy ma takie te. Nie każdy ma taką wizję, nie? Tak. To o to miejsce. O, proszę bardzo, już ci nam wszystko powiedział. Myśmy byli młodsi, to też żeśmy mieli wyobraźnię większą. Teraz już duże drzewko, proszę bardzo, wszystko jest narysowane. No nic nie trzeba kombinować. O, nie widzisz naprawdę? Tylko na razie jest dopiero rozpoczęty to. O, wiem. Ale jakoś jak się nie będzie uczyć, to się nigdy nie nauczy. No, no chyba na tym polega właśnie malowanie, nie? Weź, to ja dopiero zaczęłam się uczyć, ile? 3-4 lata temu pierwszy raz w życiu pędzel miałam. No, czyli pół roku temu dokładnie. Pierwszy raz wzięłam do ręki pędzel. No ale co cię pociągnęło? A zawsze gdzieś to mi chodziło po głowie. Jak to moja mama mówi, jestem po tej mamie chrzestnej, ona ma uzdolnienia plastyczne, to po matce chrzestnej mi zostało gdzieś tam jakieś przekazane, chyba. W genach? Tak. To dobrze. Tak, chyba i posiadam. I tak mi się zaczęło samo maziać, później stwierdziłam, czego mam nie iść w tą stronę. I od niechcenia? Tak, z nudnego szkolenia. Wszystko zaczęło się od nudnego szkolenia. To byłem gdzieś w październiku. Aha, i mówisz, że nudne szkolenie można, jak to się mówi? Tak jest. Można czymś zastąpić? Można, nawet... Znaczy na nudnym szkoleniu można... Z każdego szkolenia należy coś wynieść. Tak. A ty oprócz długopisu i kartki, to wyniosłaś jeszcze to, co było na kartce namalowane, tak? Tak jest. I stwierdzenie, że cholera. Pora zacząć coś robić.